Cześć, Marcin Leszczyński, drzewnyekspert.pl. Dzisiaj kilka słów o podobno jednej z najpopularniejszych składanych pił do przycinania na świecie, czyli Silky Pocket Boy. Przygotowując się chwilkę do tego filmiku, odkryłem, że na takim survivalowym i bushcraftowym YouTubie jest po prostu gigantyczna ilość filmów o tej pile. Przez niektórych autorów niektórych kanałów survivalowych i bushcraftowych jest ta piła nazywana podstawowym narzędziem survivalowca, bushcraftowca. Znalazłem nawet film, na którym grupa chłopaków przygotowuje tą piłą wszystko, od pocięcia drewna na ognisko poprzez cięcie warzyw na posiłek i przygotowanie mięsa na posiłek. Także bardzo uniwersalna piła, jak widać, solidnie wykonana. Brzeszczot Silky w naszej branży doskonale znany z wszystkich modeli, które nie są składane. Ten składany model ma kilka elementów, o których już opowiadam. Czyli widzicie może to drobne wcięcie na górze. To służy do tego, żeby po prostu łatwiej nam się wyciągało ten brzeszczot z rączki i żeby to było prostsze, szybsze, no po prostu odrobinka tarcia wystarczy, żeby to wyciągnąć bez problemu. Piła jest wykonana cała tylko z metalu, nie ma elementów plastikowych, oczywiście gumowa rączka. Dodatkową rzeczą, jaką przy niezbyt popularnych w naszej branży składanych modelach można zobaczyć, to, że ma dwie pozycje do tego złożenia, czyli jeżeli potrzebujemy trochę więcej miejsca, bo tniemy coś blisko, to możemy tą rączkę wygiąć też w ten sposób. Jest taka pozycja do zatrzaśnięcia. No poza tym standardzik, czyli różne wielkości zębów, 8, czyli większe, 10, czyli mniejsze zęby, 10 na 3 cm, 8 zęb na 3 cm. Tę piłę sprzedajemy w dwóch wariantach, 17-centymetrowym ostrzem, czyli ta, i mniejszy wariancik, bardzo zgrabna piła, czyli 13 cm, bardzo mała składana piłka. Aktualnie w drzewnyekspert.pl super promocja na Pocket Boya, najpopularniejszą na świecie składaną piłę manualną. Dzięki. Cześć.